Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, The Romanek 100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Cyberpunk 2077. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku zrobiliśmy akcję dla Placida. Jak się okazuje, chyba nas wyruchał i chciał tylko, żebyśmy zabili tego agenta Netwatchu i samemu przy tym zginęli, bo byliśmy takim trochę kamikadze. Na szczęście zapewne żyjemy dzięki Relikowi ponownie, generalnie, także no, zobaczymy jak na to zareagują. Tutaj właśnie Woody Boysi, no i teraz już trochę bardzo nie będę im ufać. Nie chciałem pogadać z agentem z Netwatchu, być może to był błąd. Ja na pewno sobie po nagraniu tych filmów zobaczę, jakie tam po prostu inne opcje były, jak to się mogło zakończyć, bo interesuje mnie to szczerze, jak to mogło się inaczej potoczyć. No tak czy siak, chodźmy i odnajdźmy Placida w takim razie, zobaczymy jak się ucieszy na nasz widok i generalnie będziemy chcieli od nich odpowiedzi, dużo odpowiedzi za darmo. Okej, widzę, znowu mnie chyba gra sama skipnie. Tak. Spotkaj się z Placidem. No dobra, to chodźmy. Witam. Bardzo serdecznie. I thought you dead. Well, that was your plan, wasn't it? I outlive your need for me, you get me out of the picture. Flatline. No. You are confused. Mosley messed with your head. Fuck Mosley. Got eyes, I can see. I'm right, aren't I? We lose the link. That was not our plan. So you zero in agent tags. Don't tell me you didn't know what was going on. Don't tell me I didn't see what I saw. You walk into war zone. You got hit. It is that simple. I had to free my people. They are most important to me. We tried to save you, but mostly, he was stronger than we think. Brigitte, want to talk to her? Well, now you talk with me. I did the gym job. That was our deal. You and me, our biz is done. Passé. We must head under. This is not over. Netwatch will return. I hope you will not lead her to the crypt. She's Ragnon. Nothing special. You see these guns? I saw them. Sorti, Konya. You must be Brigitte. Hard woman to find. Do you have something for me? You know about the biochip, don't you? Yes, and we must check its condition. Dobra, to chodźmy za nią. How much you know from my scans? More than Placid, I'm sure. You recognize the biochip because you've been looking for it. We must examine you. If you survive the gym, it is at the chip's cost. You want to dig around in my head? I don't know. I'm starting to have some trust issues with you guys. You came to us in a bad time. That's supposed to be an apology. You will get apology when you say how much you want for the gym. If it is in good condition, of course. Biochip's not for sale. And you're not ripping it out of me. Thing was in shit shape already before I strolled into the gym. It does not function. Not that bad. Problem is, no one I've talked to can yank it out without risk of death. Seeing as you commissioned the thing stuffed, figured you might know a way to help. How do you know all this? How did you find us? Nie mów mu, Evelyn. Listen, can you help me or not? Yes, of course, but not here. We will go to the crib, where you must give us access to the chip. Once we have the data we need, we will do our best to help you. Seriously, haven't done enough for you already. There is no other way. To remove it, we must first examine it. Because if you fuck up, you're left empty-handed. That it? I gave my word. We will help you. Najpierw chciałbym sprawdzić inne opcje. Dobre pytanie.
Czy iść z nimi, czy nie? Na razie nie. Don't think I'm that desperate yet. You said no other could help you. Maybe I got other options I don't know about yet. I hope you return before your time runs out. Dobra. No bo generalnie nadal moglibyśmy spróbować znaleźć twórcę reliku. No, jakby te uszkodzenie zaufania trochę generalnie weszło dla Woodu. Także no. Rozpoznanie wzorca, zadanie zaktualizowane. Które to zadanie, rozpoznanie wzorca? Bo coś innego. Czynnik ludzki. Wróć do Bridget, aby przyjąć jej ofertę. Poczekaj dzień na telefon od Takemury. Spotkaj się z panem. To byśmy mogli zrobić, bo mówię, tutaj moglibyśmy Hellmana dorwać, czyli twórcę reliku. On by być może był nam w stanie coś więcej powiedzieć. Generalnie. A jeśli jeszcze chodzi o zadania poboczne, co my tutaj mamy? Ten champion Kabuki, to by dobrze było ogarnąć, tylko to jest trudne. To jakiś tam ten Delamain. W ogóle ten miał jakiś dziwny opis. Co ciekawe. Aha, dobra, bo to jest całe to zadania, tu są jakby jego osobne rzeczy. Czy coś w tym stylu. Także ten Delamain strasznie mi tutaj to zawala, ale to nic. Sprawa Sandry D. Okej. Odwiedź Clary za dnia w jej garażu. To też można by w ogóle zrobić. No dobra, na razie nie wiem, co zrobimy. Myślę, że pierwszą rzeczą, jaką zrobimy, to będzie tutaj rozdanie sobie punktów. I kurwa, biorę te zdolności techniczne, bo znowu nie mogłem otworzyć drzwi, kiedy potrzebowałem tego, a to tak bardzo ułatwia wszystko, że po prostu, no muszę to wziąć. Później weźmiemy sobie pewnie inteligencję. Mamy też jeden atut. Zwiększa efektywność przedmiotów. To raczej nie. Może coś z refleksu. Więcej karabinów. Przyspiesza celowanie z karabinów. Tutaj z rewolweru broń biała. To są ostrza, nie? Ja bym bardziej chciał, jak już, to w walki uliczne pewnie. Tak? Zadawane przez takie combo przy pomocy broni obuchowych zwiększają się o 30%. W trakcie blokowania za pomocą broni obuchowej pancerz wzrasta. Ataki mają większą szansę na ogłuszenie. Silnych ataków zadają większe obrażenia. Niech będzie może to. Czemu nie? W ogóle ten refleks też by dobrze było sobie jeden level pyknąć w górę, bo w rozmowach czasami on nam coś odblokowywuje na 5 poziomie. Ale dobra, jak mówię, na razie tych sobie zostawimy. Zadzwońmy może do Judy. Generalnie powiedzmy jej być może o tym, co tutaj zrobiliśmy. Jeżeli będę mógł. What's new? Nothing special, same old story. I'd rather hear about you. Widzę, że nie. It was nice catching up. I'm right here, V. Call me anytime. Dobra, także na razie sobie zostawimy Woodu Boysów, bo mówię, no nie ufam im, kurwa, po tej akcji to tak trochę, no jakby ciężko będzie dać im dostęp do głowy i do reliku, jakby, no nie chciałbym tego robić. Tutaj możemy te arkana Tarota, ale to mnie nie interesuje. Mnie teraz by interesowało tak naprawdę Panam. Gdzie ona jest? Ona jest tutaj. No właśnie, tak dobrze myślałem, że to tu. Aha, bo tutaj jest obok Tarot po prostu. To jest niby ryzyko średnie. Wszystko wokół też ma już, widzę, chyba ryzyko średnie. Czyli też już podlewelowałem odpowiednio, żeby to ewentualnie robić. Także wydaje mi się, że to zrobię. Tu w ogóle też mamy Badlandsy, na których jeszcze nie byliśmy. A byśmy się właśnie udali z tym zadaniem, tak naprawdę. Mam już trochę rzeczy dla NCPD do porobienia tutaj. No oczywiście w Pacyfice też mamy trochę zadań pobocznych. Także moglibyśmy w sumie sobie coś zrobić, już żeby tak aż gwałtownie tych wątków głównego nie cnąć. Także może udajmy się tutaj do tego zadania. Zobaczymy, co to. Tu w ogóle mi coś pokazuje, bo pewnie tędy mamy przejść. Tak, dobra. Także na razie zostawiamy Woodu Boys w spokoju, bo nie chcę ich generalnie na razie dopuszczać do chipu. Po tym, co zrobili. Znaczy, z tego, co Plast mówił, to dlatego jakby nas usmożyli, bo nie chcieli, bo straciliśmy kontakt, ale jakoś im nie wierzę. To pewnie taki był od początku plan. Czynnik ludzki. Ja nie chcę tego czynniku ludzkiego, chcę to. Generalnie, kto wie, co może się tutaj kryć. Dobra. Przyzwijmy sobie pojazd w takim rozrachunku. Okej. Podjedźmy, zobaczymy, co tam mamy. A z Bridget pogadamy kiedy indziej. Okej, ktoś tutaj
szepta, co ciekawe, o czymś, ale nie wiem, czy to jest jakieś zadanie poboczne, czy nie. Na razie podjedźmy sobie tutaj i zobaczymy, co będziemy mieli za zadanie tutaj. Czy to jest jakiś kontrakt? Chyba nie, bo już by dzwonił do nas ten tutaj lokalny fixer. Czy to jest pewnie takie zadanie poboczne, albo nie. O, draginy? Near the gym, there's this walkway where people are falling off the map. Find out what's going on. Just don't disappear yourself. Okej, okay, czy tu jest jakiś cyberpsycholik? Kurwa, znowu grę zaltabowałem, wybaczcie. Jeszcze czekajcie, muszę sobie podgląd z OBS-a wrzucić, okej. Okay. Przejście podziemne obok GIM, okej, okay, no wiemy. Mamy tutaj już jakieś ciałko. Generalnie. Okej, okay, możemy go tutaj podnieść. Jakaś decyzja o przejęciu nieruchomości, okej. Okay. Zlokalizuj cyberpsychopatę. Na razie to nikogo nie ma, tutaj jacyś ludzie są. Ale czy wy jesteście spoko? Chyba jesteście spoko, wydaje mi się. Także to nie problem. Tu mi gra w ogóle to pokazuje, że mam podejść. Żebyśmy tutaj mieli coś w garażu. Na razie nic nie widać, mamy. O, ej, dobra, bo tu jest kamera. Wyłącz. Zdążę? Nie zdążyłem. Welp. Okej, okay, jeszcze wyjdzie, będą mnie hakować w jakiś sposób. Jest też dron, ała. Okej. Okay. Nie wiem, jak ja mogłem generalnie przerwać tego haka, ale nie wyszło mi to na pewno przerwanie. Dobra, to rzeczywiście ją żywą musimy tutaj ogarnąć. Też jeszcze tutaj ktoś mnie... Jacyś droidy. Jacyś droidy, boże, ja nie umiem mówić czasami tak bardzo. Dobra. Położony. Jeszcze możemy z niego pozbierać jakieś rzeczy. Okej. Okay. Zabijmy tego pana. Ona niestety jest w stanie nas hakować w jakiś sposób. Nie wiem, jak ja to mogę przerwać. Chyba nie mogę w ogóle. Okej, okay. Weźmy się w ogóle. Podleczmy trochę. Dobra. Gdzie on jest? Tutaj. Ten cyberpsychol. O kurwa, dobra, mam mało życia. Ała, o kurwa, jeden mi został dosłownie haps. Weźmy jeszcze jednego z tymka do podleczenia. Mogę mu coś tutaj pohakować? Nie bardzo. Też nie mogę za bardzo chyba przerwać jego haka. Dobra, tam lecimy z pałką. W takim razie na blisko, może to lepiej podziała niźli strzelanie. Po prostu. Okej, okay. Tak, zdecydowanie to lepiej podziałało niż strzelanie. Okej, okay. Dobra. Udało się i przeżyłem. Weźmy z niego co możemy wziąć i później sobie sprawdzimy też ekwipunek. Tu jeszcze mam czegoś poszukać sobie, no dobra. Tutaj mógłbym trochę Edisów zdobyć, to w sumie czemu nie. Przyda się. Bo fajnie było sobie jakieś lepsze szczepy generalnie ogarnąć. 1E, BD, 1C. Tak, 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 tak. Dobra. Spoko. Broń możemy, myślę, schować. Przeszukajmy w takim razie okolice. Pan kolega chyba żyje dalej, nie? Dobra. Także znajdźmy tutaj jakieś tropy. Mamy mnóstwo dronów. Ciekawe, czy tutaj coś ciekawego znajdziemy. I co dokładnie muszę znaleźć, żeby ruszyć questa, to jest dobre pytanie. Jakaś też kamera, którą zhakowałem. Okej, okay, tak na razie to nic ciekawego nie widzę, tu mamy głośniki. Też coś wybuchającego. To jakieś te drony. No to chyba też nie o to chodzi. Wydaje mi się, coś się nie mogę podnieść, ale nie bardzo mi gra chce to umożliwić. Takemura dzwoni. P? The information from Okada-san. Very valuable. I also learned something through my own efforts. We must meet. Where'll it be this time? Trash processing plant? Deserted in-cart station? In the south of Japantown, there is a street market. It is on the footbridge above the main street. Use the elevators. It is easy to get lost. I am on my way there. Do not make me wait. Dobra, czyli też widzę, zadanie z Takemurą się nam generalnie zaktualizowało. Moglibyśmy też tam się udać, spotkać się z nim, ale dobra, zobaczmy wpierw ten kontrakt na cyberpsychozę. Przeszukaj komputer, żeby zdobyć więcej informacji. Dobra, zobaczmy w takim razie. Użyj.
Mamy jakieś wiadomości? Jedną dokładnie. Siedzę w uszy, w gównie po uszy, okej. Okay. Ale zjebałem, chciałem wysmażyć tego kolesia, którego wynająłem, bo nie będę dostawać świadków. Ani płacił tej chorej ceny, tylko że chuj miał obronne wszczepy, nic mu się nie stało, spierdolił mi. Za to do mnie się przybył Netwatch, okej. Okay. Ciekawe. Okej, okay. Zlecę też robotę. Zajmujesz się rekonesansem, oceną ryzyka, Grand Imperial Mall. Liczne współprace, no dobra. Mamy informacje dla Reginy, także wyślijmy jej to. W takim razie chyba zrobię tak i tak, to mogę to zrobić. Dobra, Takemura. Okej. Okay. Okej, okay, będę. Liść zakradać do kurnika, trzy na zamach swój własny ogon. Okej, okay, będę. Okej. Okay. To Takemura odpowiedzony. Gdzie jest Regina? Tu jest Regina. Dobra, to był netrunner z Voodoo Boys, chyba chciał awansować. Postanowił przejąć GIM, zatrudnił najemnika, ale potem próbował go wypalić i przez to się odsłonił przed tłoczem. Unieszkodliwiłem go, ale żyje. A dzięki, że go oszczędziłeś, wi moi ludzie już po niego jadą, dobra. No spoko, pewnie mu odwaliło ze strachu przed łudu. Okej, okay, także kolejny cyberpsychol ogarnięty tutaj z okolicy. Nie wiem, co teraz jeszcze zrobimy, czy spotkamy się z panem. Bo raczej to zadanie dla Takemury to ono nie jest za bardzo związane tak naprawdę z, mam wrażenie, relikiem. To jest bardziej jakiś taki inny główny motyw gry z Arasaką, ale nie stricte właśnie z naszym problemem tak naprawdę. Także do pana raczej pojedziemy w następnej kolejności. Ale dobra, zobaczmy, tutaj mamy kolejne zlecenie. Zobaczymy, czy znowu cyberpsychoza, czy też nie. Wchodźmy na nasz motor i podjedźmy tam. W takim razie Judy dzwoni. Hey Judy, what's up? Hey. Can you come over stat? Something happened? Yeah. Just come. Dobra, nie no kurwa, to jakby to w ogóle pytanie. Jadę, pędzę moja droga, szybko, trzeba simpować. Kto wie, co tu możesz się kryć? Jebać to, nie, gdzie jest zadanie dla Judy? Anihilacja, tutaj, udaj się do mieszkania Judy, gdzie to jest? Pędzę, pędzę moja droga, zaraz tam będę. Tutaj gdzieś mamy punkt szybkiej podróży, szybko. Tu, punkt szybkiej podróży, jedziemy. Jakby kurde, no... No toż trzeba iść simpować, trzeba jej pomóc. Trzeba pomóc naszej damie w opałach, wybaczcie za psa znowu. W tle niestety coś tutaj dzisiaj widzę często. Mam powody do szczekania, nie wiem w sumie dlaczego. Tak naprawdę, okej, tylko niestety musimy jakoś strasznie naokoło pojechać. Szybko, szybko, Judy nie może czekać. Jakby tu nawet nie ma opcji, jakby są priorytety. Można walczyć o życie V, ale no jednak lepiej. Co to za życie, jeżeli on będzie bez Judy, jakby. To w ogóle nie ma opcji. No daj się do mieszkania Judy, szybko. W takim rozrachunku. Fajnie, że zadzwoniłam, przynajmniej teraz mam jakąś. Mam generalnie jakąś motywację, żeby to cisnąć dalej. Dobra, lecimy szybko, 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 szybko na drugą stronę i tutaj, szybko, do mieszkania Judy. Mamy tam bezpośrednio punkt szybkiej podróży, bardzo convenient dla nas tutaj. Ja coś czuję, że coś bardzo złego się stało z Evelyn. Zapewne. No zobaczymy. Dobra, jesteśmy na miejscu. Przechodźmy z nią porozmawiać. No sorry, że stanął w takim głupim miejscu. Także biegniemy szybko. W takim rozrachunku. Tutaj do mieszkania Judy właśnie. I zobaczymy, co tam się wydarzy na miejscu. Okej. Okay. Zapukajmy, czy po prostu wejdziemy jak do siebie, mi to pasuje. Ha, bo to jest taki jakby hall, wydaje mi się. Proszę na obszar mieszkanie Judy. Nie mogę nic zrobić. Aha, tu muszę zadzwonić, dobra. Okej, okay, dobra, wpuściła nas. Okej, okay, Bird offs herself to express her undying gratitude to you for saving her ass. I was only gone an hour. You checked your pulse? V. She's gone. How did this happen? I don't know. Told you. Evie was lying in bed like always when I went out. And I got back to... Fuck. If I'd just known, I'd have... Don't blame yourself. Won't solve anything. I should have sensed something. That it was off. Stop. Couldn't watch her 24/7. She'd made up her mind.
would have found a way. Always. Gotta do something with her. Don't want any trouble. I'm calling the badges. Can you carry her to the bed? As if that'll change anything. Not sure we should move her before the badges get here. She's just another dead whore to them. Nobody'll care. Least we can do is treat her with some dignity. No dobra, to przenieśmy ją. Fuck. No nie dobrze. Sama się zabiła. Albo ktoś ją do tego zmusił. W jakiś zdalny sposób. North side, Jackson Street. No. No imminent danger. Suicide. Okej, no dobra, to przenieśmy ją do sypialni. No! Today! We're part of dead, don't you understand? No, she was not pronounced dead by trauma team. If she'd have had coverage, we wouldn't be talking. And fuck you! If you don't want to move your asses, why don't I come down to the precinct and trash it into bits? Now will you come and arrest me, you pussies? Oczywiście, policja w Night City. Fine, I don't give a fuck what you write me up for. They'll be here soon. Told me to keep her on ice until tomorrow. Can you believe the balls? All things considered, you let them off pretty light. Had it been me, they'd have gotten an earful like nobody's biz. Put something on her. I'd rather she look like a person than a body. Could you wait outside? Pewnie. Tylko żebyś ty tu nic nie odwaliła dziwnego. Wejdźmy na zewnątrz. Proszę cię bardzo. Okej, znowu mamy lekkiego timeskipa, widzę. No dobra. Bum a cig. Didn't know you smoked. Quit. It's been years. But right now I need something besides air in my lungs. Please, V, just one. Heh, no dobra, masz. Fine, here. Trochę mi się to nie podoba, wolałbym, żebyś nie paliła. That was her smoke case. Wanna hold on to it? No. You seem to like it. Keep it. Kinda glad it's you that has it, actually. I let her down. I thought if I gave her some space or time, she'd get back on her feet. Stay strong, Judy. Don't let this tear you down. Know what? Let's just not say anything for a minute, okay? Her condition couldn't think about anything else. Tech-wise, she was clean. Doll Shard was operational, uncorrupted. So, psychological trauma had to be that. Did some more digging in her virtues, found Woodman. He kept her. Had his way with her. The things he did. And once he got bored, he pawned her off. Wait, so you found other recordings? Had another look at the corrupted ones. You know, lots of static.
hard to pick up anything, really. At some point, I stumbled on something like an echo of the spat we'd had last time we saw each other. But I know she wasn't scrolling. Why was it saved as a virtue? Got no explanation for it. Maybe she recalled it later, relived it, almost. Implant could have been on when, you know, as a defense mechanism, escaping into the past so as not to live in the present. What did Woodman do to her? Did you see it? Yeah. And I really wish I could unsee it. No idea that guy was such a monster. Saw him as your average tricksy sleazebag. He puts on a convincing facade. I knew him, but I never thought him that sick in the brain. Gotta be something I can do about it. Like what? Don't know yet. Think I'll call Suze. Thanks, V. Sorry, but I'd rather be alone now. Promise to keep in touch. Sure you don't need anything? No, but sweet of you to ask. Anything comes up, holler on the hollow. No dobra, to trzymaj się, Judy. Podejrzewam, że niedługo coś usłyszymy jeszcze od ciebie. Pewnie jakąś akcję, żeby zajebać Woodmana. Generalnie. No dobra, wyjdźmy w takim razie stąd, otwórzmy drzwi. Zaraz pewnie jeszcze będzie jakaś mądrość Johnego na sam koniec. Jakąś butelkę jeszcze rozbiłem przez przypadek. No cóż. No dobra. Wyjdź z budynku. Tyle. Co ciekawe, Johnny jednak swoich mądrości prawić widzę nie będzie. No dobra, to na razie w takim razie tyle. Nie spodziewałem się, że to dzisiaj zrobimy. No w końcu to musiało do tego dojść. Jesteśmy, widzę, w Kabuki. W teorii mógłbym znowu spróbować bliźniaków, ale kurde, ja coś czuję, że z nimi znowu nie wygram. Chociaż mam, no, sporo więcej życia może. Dobra, spróbujemy. Jako, że jestem w okolicy i mam już taką dosłownie chwilę końcówkę odcinka, to myślę, że to by warto było zrobić w pierwszej kolejności teraz. A do pana, myślę, pojedziemy w kolejnym odcinku, żeby trochę to ruszyć. Tam ktoś widzę w jakimś niezłym braindance'ie sobie siedzi. Dobra, zapiszmy sobie. O, widzicie, ten sam gościu generalnie gra ten sam motyw, czyli to się powtarza w wielu miejscach. No dobra, w każdym razie chodźmy i spróbujmy z nimi zawalczyć. Fine, but we're raising the stakes. Fair. See no problem with that. So, can we get started? Show me what you got. Ja niestety no nie jestem za dobrą pięściarką tutaj. Niestety. Także to nie będzie proste. Generalnie. Okej. Uważajmy przede wszystkim na te ich kombosy. To jest jakby najbardziej niebezpieczne. Mam wrażenie. Okej. O właśnie, to co on teraz zrobił. Ale już się tego nauczyłem w miarę. Au. Kurwa, serio? Okej. Najgorzej, ja w ogóle nie mogę się też podleczyć w tym. To jest problem trochę. Okej. Też jestem ciekaw, czy ja muszę po prostu zebrać cały do końca życie, pasek życia? Chyba tak. Okej, dobra, uwaga. Walmy mu gonga trochę. Bo jednak nie mogę tylko się blokować. A, fuck. To jest właśnie gorsze, że ich też nie widzę do końca. Nawet biorąc pod uwagę, że mam przecież ten... Gdzie on jest? Au, kurwa. No nie. To najgorsze. W ogóle jestem ciekaw, czy działa mi to... Tak, działa mi powolne regenerowanie się życia w walce. Czyli bardzo teoretycznie to dam radę się generalnie prze ten. Dobra, jeden widzę trochę ogłuszony, chociaż poszedł. Dobra. Ała. Dobra, wczytam grę, bo nie chcę tracić aż tak bardzo kasy, po to zapisałem. No myślę, że teraz już byłbym w stanie, ale musiałbym to naprawdę perfekcyjnie zrobić i w ogóle nie dać się ani razu trafić. Znaczy no tam no parę razy mogę dać, ale niewiele. Dobrze, że mam teraz tą regenerację życia w walce, zawsze to chociaż trochę mi daje ułatwienia. Co i tak to nie będzie proste, żeby to zrobić. O nie, nie to chciałem. Fuck, jeszcze raz.
Szybki zapis, bo wziął mnie ten zakład, co chce. Jak już wygrywać, to więcej bym chciał generalnie. Spróbuję jeszcze tak ze dwa razy. Jeżeli mi nie pójdzie, to nadal będę za słaby i będę musiał ewentualnie albo rozdać jakoś punkty, być może w walkę wręcz, nie wiem, zobaczymy. Bo dobrze by było to, kurde, ogarnąć w końcu. Także weźmy sobie tylko ten większy zakład tym razem i przewińmy to już może, nie ma co słuchać tego dialogu po raz nie wiem który już. Dobra, spróbujmy w takim razie. Spróbujemy zacząć od jakiejś dobrej kontry. O właśnie, tak jak teraz. Dobra, no super, już się dałem, zamiast się zablokować, to starałem się kontrować. To nie było zbyt mądre. Dobra. No serio, teraz to mi poszło już kompletnie chujowo. Generalnie. Dobra, bo teraz, dobra, czyli też muszę uważać, żeby nie stracić za bardzo wytrzymałości, bo to też przeszkadza. Bo nie mogę się wtedy blokować. Oh my fucking god. I że ja to powinienem móc od razu zrobić, bo to już jakby od początku gry mam na poziom średni wyzwania. No to naprawdę trzeba mieć chyba postać stricte pod walkę wręcz zbudowaną, żeby to kurde zrobić sensownie jakoś. Dobra, przewinijmy to. Rozpocznij walkę. I dobra, lecimy znowu. Znowu postaramy się to zrobić od jakiegoś fajnego kontrataku. Dobra. Dawaj któryś. Okej. Ten właśnie tu robi sobie takie kumbo. Także na to trzeba uważać. Dobra, ten tylko tyle. Szkoda, że oni też nie mają jakiegoś wspólnego życia, tylko mają, tylko te dwa ciała są jakby, no naprawdę, oddzielnymi trochę bytami. Z jednym tylko umysłem. Dobra, kontra siadła. Okej. Uważajmy. On tu robi znowu kombosa. Dobra, ten jeden trochę ogłuszony był przez chwilę chociaż. Au, naprawdę. Najgorsze, że to robi jeszcze taki damage cholernie duży. Okej, au. Zaraz mi się skończy też ten. Dobra, dajmy chwilę dla Vi odpocząć być może. Okej, myślałem, że unik do tyłu jednak podziała tak jak w większości gier, czyli że jednak mi jakoś Vi tego uniknie, ale nie, widzę, że muszę to robić tak, żebym nie miał nic za plecami i Vi aktualnie actually mogła odskoczyć generalnie, bo inaczej to unik niestety nie wchodzi, czyli to działa na zasadzie zapewne jakiegoś wykrywania kolizji po prostu na modelach. Dobra, ostatni raz próbuję, jeżeli mi się nie uda, to znaczy, że nadal jestem za słaby i tyle. Zobaczymy tym razem, co to będzie. Który pierwszy? Dobra, ten pierwszy. Kontra. Okej, ten nie trafił, na szczęście. Teraz znowu kontra. Jakby nie wiem, jak kontry są skuteczne, generalnie. No dosyć teraz przynajmniej skuteczne. No kurwa, też się blokowałem, come on. Masakra jakaś. Dobra, chwilę by ten. Wyczekajmy ich. O kurwa, serio? Jak on do mnie jeszcze doskoczył? Gnojek. Okej. Dobra. Okej. O, nie pykła kontra niestety. Na szczęście mocno mnie nie zaatakował. Generalnie, także tyle dobrego. Okej. Źle wytimingowany kontratak. Dawaj. Który? Teraz, dobra. Okej. Gdzie ty jesteś? Kolejny kontra. Okej. O, teraz kontra nie pykła. No nie, dobra. Jestem za słaby na to. Także nawet nie będę tracił tych 2000, bo to zawsze 2000 do przodu. No naprawdę, no musiałbym mocno pójść w walkę wręcz, jakieś sobie kupić do tego atuty, podbić pewnie budowę ciała, bo chyba ona zwiększa obrażenia zadawane pięściami, dobrze myślę? Tylko sobie jeszcze to zobaczę. Budowa ciała, dodaje 3 punkty zdrowia, zwiększa obrażenia zadawane pięściami, no właśnie. Ewentualnie jakbym miał być może wszczep te pięści goryla, to by ewentualnie mi ułatwiło, ale nie mam za bardzo kasy na taki wszczep, wydaje mi się. No tak czy jak, na tym sobie ten odcinek zakończymy, tak więc mam nadzieję, że on Wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.